hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Skyrim. Okej, ostatnio czytaliśmy ten dzielnik Kodlaka, z którego wynika, że on miał o nas sny. Według niego jesteśmy jakimś, nie wiem kim, ale jakieś proroctwo normalnie się jakby spełniło i teraz zobaczymy, co będzie dalej. Na początku musimy oddać ostatni fragment Udrada dla tego kowala. Jest pytanie, gdzie on jest. Czekajcie, gdzie on będzie? No zaraz zobaczymy. To jest tego dom? Dom siwowłosych, tak jest. A tu jesteś. Jesteś. Mam fragment, o którym mówiłeś. Dziękuję. Twoi tarczownicy wycofali się do podziemnej kuźni. Chyba na ciebie czekają. Okej, okay, spotkaj się z Kręgiem. Dobrze? No to idziemy do Kręgu. Okej, okay, podziemna kuźnia. Starzec miał jedno życzenie. I nie zostało spełnione. Po prostu. Bycie dzieckiem księżyca nie jest znowu tak strasznym przekleństwem, Wilkasie. Tobie to wystarczy. Ale on chciał być czysty. Chciał się spotkać z Izgramorem. I zaznać chwały Sovngardu. Ale odebrano mu to wszystko. Udało ci się go pomścić. Kodlaka mnie interesowała zemsta. Masz rację, Farkasie. Ale nie o to chodzi. Powinniśmy oddać cześć Kodlakowi. Nieważne, co sądzimy o krwi. Masz rację. Tego chciał i na to zasłużył. Kodlak opowiadał o sposobach oczyszczania duszy, nawet po śmierci. Znasz legendy o grobowcu Izgramora? Tam dusze heroldów usłyszą zew północnej stali. Od tysięcy lat Wutrat jest w kawałkach, a bez niego nawet nie wejdziemy do grobowca. A smoki istniały tylko w bajaniach, a elfy władały kiedyś w Skyrim. To, że coś jest, nie znaczy, że musi być. Klinga jest bronią, narzędziem. Narzędzia się niszczą i trzeba je naprawiać. Naprawdę? Udało ci się naprawić ostrze? Pierwszy raz mam wszystkie części, a to dzięki mojemu bratu tarczownikowi. Płomienie bohatera są w stanie przekuć to, co strzaskane. Woodhart odrodził się w płomieniach Kodlaka i zabierze cię na spotkanie z nim. Sądzę, że osoba, która przyniosła fragmenty, powinna ponieść Utrada do boju. Reszta niech się przygotuje do drogi do grobowca Izgramora. Za Kodlaka! Okej. Okay. Idź wraz z Kręgiem do grobowca Izgramora. Okej. Okay. Czyli musimy zanieść Udrada? Tak. Gdzie jest grobowiec Izgramora? Tu, o jacie! Tak daleko. Dobra, to ja robię tak. Tepię się tu i idziemy na piechotę tu. Dokładnie tak. Taki mam plan działania. Dobra, tutaj, ok. Ile tu jest tych rzeczów do zbierania? Dobrze. A ja się nie sprzedałem tego, co miałem sprzedać, tak? No dobra. No to najpierw sprzedajemy oczywiście. Niepotrzebnie się tepałem. Ajajaj, no trudno. Ale posprzedajemy, co możemy. Mam tu. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Cesarski łuk. A krasnoludzki łuk ma 19, no to nie. Mhm. To musimy się nauczyć.
bo to jest fajne. Elfi hełm, okuta tarcza. To. Strój. Dobra. Zajrzyj do sklepu. Niech będzie. Do domku zaniesiemy szybko skórę i tak dalej. I dopiero będzie można tam piec różne. Skóra jelenia umieść. Aha, i tyle. Okej. Okay. Tam Lydia siedzi w moim domu cały czas, okej. Okay. Jeszcze Beletor, bo on ma wszystko. Z pewnością wszystko. Rozejrzyj się. Diadem. Zwiększa zdolność ciężki pancerz o 15, tak? Sprzedaję. Magię o 10, amulet, dobra. A różne. Spalona książka, szafir, sztabka. Tyle. Tu. Dziennik Kodlaka. A na razie zostawimy. A co? Przywołanie Atronacha Burzy sprzedajemy. Ok. I jeszcze tylko nauczymy się tamtego zaklęcia z tego toporu. I lecimy. I tyle. Co się stało? Dobrze. Halo, z drogi. Hej, uważaj! Jak go ten potrąciłem? Nie wiedziałem, że się da. Dobra. Zdejmij zaklęcie. Tak. Obrażenia od porażenia. Super. Może być. Nauczone. I teraz lecimy już do grobowca samego Izgramora. Ki. Tu. Tak jest. I lecimy. Jeszcze jakaś latarnia w ogóle jest. Uiii. Dobra. To jakaś latarnia, to sobie tą latarnię też odkryjemy może od razu. Co toż jest? Mroźna latarnia morska, okej. Okay. Muszę się włamać, tak? Wow. Paski skóry. Mieszek. Mikstura. Paski skóry. Tyle. Nic tu nie ma. Da się wejść jakoś do środka? Da się. Otwieramy. Coś tu jest. Znajdź przyczynę morderstw w mroźnej latarni morskiej. Co? Co jest? To jakiegoś questa pobocznego niechcący odkryliśmy. Okej. Okay. No to się tym zajmiemy teraz może. Dziennik Habda. Po latach żeglugi między Hammerfell i Solstheim, Ramati i mnie udało się wreszcie uzbierać wystarczającą kwotę, by kupić starą latarnię morską, którą niegdyś wypatrzyliśmy na wybrzeżu. W przyszłym miesiącu się wprowadzamy. Ci nordowie naprawdę wiedzą, jak żyć. Może jest tu zimno, ale nic nie
pobije z pokoju, jak i na starość daje możliwość spoglądania na przepływające góry lodowe. Ramati również się tu podoba, nawet mimo przeciekającego od czasu do czasu dachu. Niestety Mani i Sudi zdają się być nieszczęśliwi. Wiem, że dzieci są już wystarczająco duże, by rozpocząć własne życie, lecz mimo to mam nadzieję, że z czasem i one pokochają tutejszy spokój i ciszę. Mani i Sudi wciąż się sprzeczają i dokuczają sobie nawzajem. Staje się też, że wzięli sobie na cel także swoją matkę. Ramati wciąż mówi, że rzeczy giną z piwnicy. Sudi twierdzi, że słyszała dochodzące z dołu hałasy, choć Mani powtarza, że matka zwyczajnie zwariowała od osamotnienia. Pomysł zupełnie niedorzeczny, Ramati zawsze marzyła, by spędzić tu jesień życia. Sudi nadal twierdzi, że słyszy drapanie dochodzące nocą z piwnicy. Moim zdaniem chce po prostu nastraszyć matkę, ale i tak lepiej udam się do miasta po kilka pułapek na wypadek, gdyby to były ślizgacze. Nie powinno mi to zająć dłużej niż 2 dni. Mam nadzieję, że ta dwójka nie da się Ramati zbytnio we znaki. O bogowie, bogowie, dlaczego? Wróciłem do domu, w którym czekała na mnie moja piękna Ramati, martwa, zaś to ohydne coś, przypominające owada, plądrowało nasze mieszkanie. Udało mi się zabić to cholerstwo i myślę, że to Daedra. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. O bogowie, moja biedna Ramati. To coś musiało wyjść z piwnicy. Idę tam i reguluję za sobą drzwi, bo chcę mieć pewność, że nic się stamtąd nie wydostanie. Nie wiem, czy wyjdę z tego cało, ale muszę ratować rodzinę. Habd. O kurde. Kurde. Różne. Dobrze. Czekajcie, to najpierw sobie wyłączę to, tylko zostawię to. Tu coś biega, kurczę, cały czas. Tu są drzwi jakieś eksperckie, widzę. Harus? O kurde. Dziennik Sudi. Okej. Co za okropne miejsce. Po co w ogóle przenosiliśmy się do Skyrim? Brakuje mi wielkich portów. Tam zawsze było co robić, a dookoła wciąż byli nowi ludzie. Nawet usykiwanie w kajutach, na którymi ze statków, na których pływaliśmy, byłoby lepsze od tego. Mani mówi, że powinniśmy stąd uciec, ale przecież nie zostawię matki i ojca samych na tym odludziu. Och, co począć? Jesteśmy tu już od 2 miesięcy i nie ma zupełnie nic do roboty. Ze szczytu latarni widać nawet Akademię w Zimowej Twierdzy, lecz ojciec powtarza, że magia jest dobra dla wyznawców Daedr. Jedyna niezwykła rzecz, jaka się ostatnio wydarzyła, miała miejsce podczas kolacji. Matka rozgniewana oskarżyła nas o podkradanie rzeczy z piwnicy. Poprzedniej nocy rzeczywiście słyszałem tam na dole drapanie, ale uznałem, że to ojciec skrobie ryby. Kilka dni temu przyłapałem Maniego na grzebaniu wśród beczek i skrzyń w piwnicy. Na początku myślałem, że to on hałasuje i drapie w ściany, by zrobić mi psikusa. Jednak wczorajszej nocy znów słyszałem te dźwięki, a Mani leżał już w łóżku. W końcu ojciec stwierdził, że kupi w mieście kilka pułapek i trutkę na wypadek, gdyby to były ślizgacze. Naprawdę się boję, to mi nie brzmi jak ślizgacze. Mani nie chce słuchać. Myśli, że zmyślam sobie te hałasy i ciągle zakrywa się do piwnicy. Och, czemu on musi być czasem taki głupi? Nie wiem, po co ciągle tam złazi, ale znalazłem klucz do piwnicy, który sobie dorobił. Schowałem klucz do ulubionej pamiątki mamy. Tam go nie znajdzie. Drapanie robi się coraz głośniejsze. A i tyle. Wezmę to. Nieśmiertelna krew. Mieszek. Kwiatki. Legenda czerwonego orła. Znajdź miedź czerwonego orła. Okej, czy to jest ten quest poboczny. Znowuż pamiętam go. Prośba świętej Alessi? Aedry i Daedry. Okej. Jakieś rzeczy tu są ciekawe. Dziennik Ramati. W
końcu się udało, kupiliśmy latarnię. Myślałem, że przez te wszystkie lata Hubd tylko obiecywał, że to zrobimy. W końcu, który mąż nie chciałby obiecać żonie obu księżyców z nieba? Nigdy nie sądziłam, że naprawdę nam się to uda. Teraz muszę tylko znaleźć miejsce na wszystkie nasze rzeczy. Nie mogę znaleźć mojego ulubionego garnka i trochę mnie to zaczyna irytować. Sudy i Mani zdają się być nieszczęśliwi, ale są jeszcze młodzi i nie rozumieją, że chcemy z nimi spędzić kilka lat, zanim opuszczą nas i ruszą w świat. Wiem, że myślą, iż ich ojciec będzie żył wiecznie, lecz ja widzę w jego oczach upływ lat. Znów kazał mi obiecać, że po jego śmierci ułożę jego kości w palenisku latarni tak, aby mógł na zawsze patrzeć na ocean. Ach, ta dwójka czasem naprawdę działa mi na nerwy. Chciałam dziś wypakować część pamiątek, jakie zachowaliśmy ze statków, na których pływaliśmy, ale nigdzie nie mogę ich znaleźć. Sudi wciąż powtarza, że w nocy słyszy dziwne hałasy w piwnicy. Mani powiedział, że to mogą być ślizgacze. Wiedzą, jak strasznie nienawidzę ślizgaczy. Teraz już wcale tam nie zajdę. Za bardzo się boję. Dobrze, że przynajmniej udało mi się wypakować ukochaną urnę i postawić ją w bezpiecznym miejscu nad kominkiem, zanim dzieci zaczęły dokazywać. Jeśli wrzuciły do piwnicy ślizgacza, to przysięgam. Okej. Bierzemy. Księga Deadr. Znaczy Daedr. I Tunmerowie i ich przytkowie. Okej. Tajemnica Talary. Przywracanie wzrasta. Super. No faktycznie są takie dziwne skrobania. Ciekawe, czy to otworzę. O kurde, minimalnie. Udało się. A tu też jest chyba. Co jest? Czekajcie. Dobra, wczytaj. Bo to się buguje i dlatego nie mogę wejść. A teraz już wyjdę. Okej. Okay. Jeszcze to sobie otwórzmy. Kurde, jak to lecą te wytrychy. Jest. Ajajajajaj. Za mało. Udało się. A tu jest droga w górę, tak? Coś tam będzie na górze? Chyba nie. Czy jest kufer? Ale kufer wymaga klucza, widzę, tak? A skoro kufer wymaga klucza, to myślę, że najpierw trzeba iść na dół. Na dół, albo przeszukać dokładnie tutaj wszystkie te kredensy. Rękawiczki to może nie? I to skrobanie jest creepy, nie? Bez kitu. Biorę. Co, jakieś zakręty coś było? Nie, zdawało mi się. Ja cię Chryste. Nie no, pusto. Pieczone ziemniaki. Okej. Teraz w dół idziemy w takim razie. Oj. No niestety się skaleczyłem, ale to nic. O Jezus! Ty, jak one są mocne! Ej, dobra, bo ja tu jestem już na
wykończeniu. Pieczone ziemniaki, pieczeń z marzanta, stek z mamuta, czerwonia, kuzie. Okej. Dobra, znowu się healujemy. I te chorusy są potworne. Trudne jak diabli. Okej. Ale są... udało się je pokonać. Jabłko to może nie. No trochę jedzenia zużyliśmy. Marchewka to nie. Gdzieś jakiś klucz by tu musiał być przecież chyba, nie? Do tamtej skrzyni. A tam coś ciekawego może być, zakładam. Pusto. No jest tu coś, jest. Mroźna otchłań, o kurde. Wow. Pytanie, czy ja nie za szybko tu idę. Znowu są dwa, czy ile tam ich jest? Padł jeden, dobra, ale teraz mikstury szybko. Obfitej kondycji, jasne. Leczenia choroby. Gdzie ty jesteś? Falmer! Tu są Falmerowie? Okej. Okej. To jest ten Mani. To jest ten, co tu zszedł do piwnicy i się zaryglował. Już wykonałem? Taniec w ogniu, mikstura, ale... ale tyle? Odkryłem? Mikstury... Dobra. Padł. Okej. Okej, poziom mamy na tym. O przywracaniu. Teraz pytanie. Czy my tu chcemy dalej iść? Bo tam coś będzie, nie? Ale... jakieś grzybki, halucynki tu są, dobra. Tyle. Nic tu nie ma. A nie, czekajcie. Coś tu jest. O, proszę. Okej. Dobrze, że tak zrobiliśmy. O, kuźwa.
Powalniec, atakuj. Pająk śnieżny. Zbagowany. I Falmer. Gdzie jest Falmer? Halo. O, tu jesteś, dziadu. Pięk. Dostał. W czapę. My się leczymy. Nasz chowaniec się przydał. Okej. Coś tu będzie dalej. Kufer Falmerów. Zróbmy tak. Skradanie wzrasta, dobrze. Dobra. O, Harus znowu. Mikstury. Dobra. Kurde, to ciężkie są te Horusy. Ogłuszamy go, żeby nie mógł strzelać. Dobrze. Dostał. Teraz pytanie. Kuźwa. Co to za chat? To są te domy tych... A, uczeń, dobra. A czy... skrzynia... O kurde. Oki. Takie w sumie nic. Tu coś będzie. Jaja Horusa. Grzybki, halucynki. O kurde, on tu jest. Ja jeszcze pójdę może. Nie, bo tu byłem dopiero. Muszę iść tu. Tak jest. Dobra, bierzemy łuk. No jak on tak skacze, to ja się nie dziwię, że nie trafiam. Ale teraz już nie ma odwrotu, jak stąd szedłem. Ups. No, weź to, dobrze. Oki. Dobra, nie tak. Ops.
która... Szybko, szybko. Leczcie, leczcie. On nas zatruł i już się powoli likwidowaliśmy. Kurde. Dobra. Kurde, taki nieoczekiwany odcinek, powiem wam. Nie sądziłem, że się tutaj zapuszczę w odchłanie tej latarni morskiej. Czy coś. Aż mi dłoń zdrętwiała normalnie na myszce. Ale czekajcie. Zadania. Różne. Już zbadaliśmy tę przyczynę śmierci w tym w latarni. No dobra. O kuźwa. Znowu biorę łuki. No traf sobie. No on się teleportuje przecież, no. No halo. No nie ma teraz już odwrotu, nie? Trzeba tu iść. Jezu, ile ich tam jest? Patrzcie to. Mogę te jajka rozwalić? Chyba nie. Trafiłem. Dobrze. Dobrze. Padł. Dobrze, drugi, chodź. Kurde. No chodź tu, chodź tu. Jest tu, dobra. Kurde, ilu ich tu jest? Dobra, sposobem ich weźmiemy. Dobrze, dostał. Dostał, pada. Dobij go, no traf. No traf se. No nie! Trafiłem! Dobrze. No czemu nie trafiasz? Dobra. Dobrze. No. Kurde. Ja pierdzielę, jak to ciężko ich trafić. No dostał. Dostał. Czemu to nie dostało? Oż kurde, chodź tu. Pierdzielę, idę na ciebie. Tylko się schiluję. Dobra. Dobra. No, padł. Nie to leczenie. Okej. Coś tu będzie? Kokony tu są, tak? A pierdzie, ile kokonów? Jasny ciul.
Dobra, zbieram wszystko, a co? Zbieramy! O! Dobra. A już zebrałem, okej. Okay. Jeszcze tu. Ale będziemy potem alchemię się bawić z tego, nie? Dobra, wszystko? Tak, wszystko. No tu nie ma drogi odwrotu teraz, to trzeba tam iść już. O! A oni chyba stąd byli. I dlatego... tam było ich aż czworo, bo tam było, miały mieć, były, powinny być dwa i tu chyba dwa. Ale one sobie tu przeszły jakoś i... Dlatego się biliśmy z czterema. Dobra, dajmy sobie ten... W ogóle jaki długi odcinek już jest, nie? No trudno, będzie dłuższy. Chcę, nie wiem, wyjść stąd, przynajmniej. Składniki. Kajo Horusa 108. 108 jaj mam. Dobrze. Ile tego? No dobra, idzie teraz. Ja tędy przyszedłem. A, mam iść tu, okej. Okay. Ja chciałem zdobyć klucz do tamtej skrzyni. Są tu znowu dwa. Dobra. To ilu ich to jest? Trzy? Naprawdę byłoby prościej, gdyby tak nie skakały. Dobrze, padł jeden. Dobra, wycofajmy się chwilkę. One mnie nie gonią? Kuźwa. Jak to nie trafiło? Co jest? No i jak ja chciałem trafić, co? Dziadu. Jezus, ile ich tam jest? Nie no, niemożliwe. Niemożliwe. Po prostu... cztery tam jeszcze są! Co? Co? Nie no. Dobra, słuchajcie. Ja się uleczę. Zakończę tu odcinek, zapisuję i w następnym będziemy dalej walczyć z tymi dziwnymi jakimiś chorusami. A potem dopiero zajmiemy się tym grobowcem i z Gramora. No mówię wam, to zadanie teraz tak, nie wiem, ta lokacja w ogóle tak wyszła, no nie spodziewałem się, nie? No ale no dobra, no jest fajnie. Także póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.